Kijowa, której przewodniczy gorliwy, niezłomny ksiądz Anani Borow, jednocześnie mówił po walce. Moi drodzy, podjęliście 3 lata temu właśnie ten trud i myślę, że będzie on kontynuowany, będzie ta tradycja pierwszego pielgrzymowania między Przedniowem i Boszkowem, a Leśniowem, że będzie kontynuowana i podtrzymywana. Bardzo to jest chwalebne. Cieszę się z wszystkich Was tutaj obecnych. Jest Was 88 osób, najmłodsza ma 2,5 roku, jak mi to tutaj relacjonował przewodnik i kierownik Waszej pielgrzymki. Więc kontynuujcie w dalszym ciągu to pielgrzymowanie. Myślę, że bardzo to jest umowne, że chcecie połączyć pieszo te miejscowości, te parafie. Niech ta wasza tutaj obecność i niech ten trud, który ponieśliście związany z pielgrzymowaniem pieszym, będzie owocował w waszych rodzinach, a zwłaszcza w rodzinie parafialnej, która też jest przecież tak młoda parafia, jak młoda jest cała społeczność parafialna. Są dzieci pierwszokomunijne, są dzieci również rocznicowe, więc Was, drogie dzieci, też bardzo się cieszę. Słyszcie, widzę cały czas w tych swoich strojach, widzę, że pewnie nie było wielkiego tam pyłu na drodze, kiedy przechodziliście przez lasy sosnowe i przez inne nasze piękne tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Więc cieszę się z Was, również, że dzieci tutaj kontynuują tę pielgrzymkę. Więc niech Matka Boża wyprasza dla Was wszelkie łaski, wszelkie dary duchowe, które prosiliście na pewno w ramach modlitwy, która towarzyszyła Waszemu pielgrzymowaniu, a po uczestnictwo w sumie odpustowej niech będzie źródłem nowej mocy duchowej, a zwłaszcza źródłem pogłębienia i umocnienia Waszej wiary.